Ze mną jest Sąsia, pan Janusz Miśkiewicz, my jesteśmy z ulicy Łąkowej. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni za utrzymywanie niskiego poziomu wody w zalewie, bo jak państwo wiecie, nas w tym roku nie zalało. Czyli jest to możliwe, mimo że poprzednia władza miasta cały czas nam przekonywała nas, że nie jest to możliwe. Okazuje się, że jest i jesteśmy bardzo za tym i okazuje się, że przychodzenie i nawet jeżeli dochodzi do jakichś spięć, ma to swoje efekty, bo wiemy również, kto z władz miasta bywa, kontroluje, ale teraz chcieliśmy troszeczkę podnieść naszą współpracę w tym zakresie na troszeczkę wyższy poziom, dlatego że po przejrzeniu bardzo dokładnie stron miasta Głowna, po obejrzeniu, jaka jest struktura organizacyjna, wiemy, że jest jeden z tych wydziałów, w zakresie obowiązków którego jest między innymi to działanie w sprawach kryzysowych, w sprawach obrony cywilnej, wszelkiego rodzaju akcji. Doczytałam się, że jest nawet jakiś zespół kryzysowy powołany, no ale tutaj żadnych konkretnych rzeczy nie znalazłam i dlatego się zwracam do państwa, że najpierw prosiliśmy, żeby nam to załatwiła pani Magda Szajder, ale okazuje się, że ma kłopoty przez to, że zadawała pytania. A my byśmy chcieli wiedzieć jako mieszkańcy, z kim my mamy rozmawiać w ogóle przy jakichkolwiek działaniach, bo ja raz na dwa lata przychodzę do państwa z zapytaniem, jakie są działania w sprawach zabezpieczenia miasta przed powodzią i nadal nie wiemy, z kim konkretnie, bo zespół tam jest kilkuosobowy. Po drugie, i tu zgłaszam pytanie naprawdę oficjalne, może do pana burmistrza, że prosimy o udzielenie nam takiej odpowiedzi, z kim konkretnie mamy rozmawiać w sprawie zabezpieczenia dalszego miasta w sprawach powodziowych. A druga sprawa, prosimy o wskazanie nam, z kim mamy rozmawiać w trakcie akcji, która jest przeprowadzana. Bo państwo nie wiecie, mało radnych było, akurat w naszej ulicy, nawet z naszych czterech radnych widzieliśmy dwóch. Mieszkańcy naprawdę to komentują. I powiem państwu, że strażacy nawet nie wiedzieli, kto jest w pierwszej kolejności, a to wynika z map, kto jest pierwszy do zalania, komu przydzielać worki. I proszę mi wierzyć, że pierwsze worki poszły do osoby zupełnie niezagrożonej powodzią, osoby, która mieszka na ulicy Kilińskiego. I szarpanie się ze strażakami i tylko osobiste kontakty potem, że my dobiegamy i prosimy o te worki. Więc ja rozumiem, że jak jest jakiś taki zespół, to my chcielibyśmy wiedzieć, kto tym zespołem zarządza, bo nazwisk w tym wydziale jest kilka, kierownikiem jest pani Borkowska. Tylko dzięki temu, że mój mąż ma telefon prywatnie do pana Jacka Okońskiego, z uwagi, że panowie się spotykają na meczu, pozwala nam ustalić pewne informacje. Nie mamy stałego, skanalizowanego źródła informacji na wypadek akcji właśnie przeciwpowodziowej. Tu kolega Janusz na przykład bardzo ładnie ustala, że w momencie, gdy jest zagrożenie z prognoz telewizyjnych, my jako mieszkańcy jesteśmy naprawdę kilka razy dziennie i patrzymy na wysokość poziomu wody według tego wskaźnika i nie wiemy właśnie, jakie są, bo jak jest bardzo duże zagrożenie, że jest deszczem, na przykład jest minus 20, w momencie po czasie jest minus 40. I też byśmy, to jest w tym pierwszym punkcie, nawiązuję do pierwszego punktu, ale to chyba chciałbym tylko dać państwu jako przykład. Dlaczego my byśmy chcieli wiedzieć, w jakim momencie, jakiego zagrożenia, jaki powinien być poziom wody, bo rozmawialiśmy kiedyś, była wielka awantura o tym operacie wodnoprawnym. I druga sprawa, właśnie kto te rzeczy bada, kto kontroluje. Na pytanie pani Szajder, bo ja poprosiłam o odpowiedź, gdyby powiedziała, to podobno ktoś arogancko odpowiedział, wójt, burmistrz, prezydent. No proszę państwa, to są poważne rzeczy. Nasze domy, wiemy, że nie była prawidłowa i te dwa lata są zmarnowane przez ten konflikt części mieszkańców. My nie mamy nic przeciwko budowaniu domów, żebyśmy się dobrze zrozumieli, na ulicy Złotej. Mówimy tylko o podjęciu jakichś takich jednoznacznych, skanalizowanych działań co do rozmów, co do dalszego zabezpieczania zarówno ulicy Złotej, jak i ulicy Łąkowej. Ja zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze drugie miejsce w Głownie, które tym razem poniosło bardzo duże straty i myślę, że dopóki nie przyjdą mieszkańcy, to też niestety nie będzie nic osiągnięte, bo no, taka już jest reguła gry, że trzeba jednak chodzić, prosić i domagać się i być nawet uciążliwym dla państwa, ale proszę nas zrozumieć, to wynika naprawdę z żadnej radości dla mnie, że ja się muszę zwolnić z pracy, gnać i przychodzić do państwa i to nie jest jako krytyka, tylko
my wiemy, że musimy ten temat ciągnąć i rozmawiać i to zainteresowanie z naszej strony Państwo, ten oddech na plecach, jak czujecie, to my też wiemy, że w tym momencie można. I bo proszę wierzyć, gdyby nie było tamtej awantury, to te dwa zalania, a proszę bardzo, jak przeszły. Okazuje się, że można, czyli my wiemy, że wszystko leży w rękach ludzkich i nic nie zamienia podejścia i logicznego myślenia, żadne przepisy, że tak powiem, tutaj nie są możliwe. Ustawodawca nie może regulować tych spraw w sposób szczegółowy. Dlatego tu ja dziękuję i bardzo proszę o takie nam udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo za taką długą, ale konkretną wypowiedź. Czy pan burmistrz by chciał się ustosunkować do tych pytań? Powiedziałem, że miasto jest zawsze burmistrz, wójt bądź prezydent. A więc ja jestem odpowiedzialny imienia, nazwiska i również pod sankcją prokuratorską. Ewentualne jakiekolwiek kontakty proszę prowadzić ze mną. W zakresie możliwym do wykonywania w zakresu działań w okresie samego zagrożenia stoję na czele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie informacje, które takie centrum przekazuje, są przekazywane w sposób jak najbardziej możliwy do przekazania, zarówno także z wykorzystaniem policji i wszelakich służb, strony internetowej, radia, telewizji, bośmy takie informacje przekazywali. I chcę powiedzieć, że tam w zakresie tych worków z kolei na ulicy Kinińskiego, to chcę przypomnieć, że to był dzień, był ranek środa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo tu jest taka rzecz, że od momentu, znaczy jak poprzednie zadanie to było w sytuacji, kiedy coś tam stuknęło i się zawaliła tama pod koguszkami. To był ten efekt. Wiecie Państwo, ile płynie woda stamtąd? To było na 24 godziny. 24 godziny. W związku z powyższym myśmy taką informację uzyskali w środę rano, że spuszczają, więc mieliśmy wystarczająco dużo czasu na to, mając jednocześnie te niskie stany wody na naszym jeziorze, zalewie jednym i drugim, żeby podejmować działania. I tam kwestia jest taka, że od strony strażackiej decyduje decyzja kierującego operacją oficera Straży Pożarnej i ze strony naszej, no to tutaj były jak tam były wywożone te werki, czy też podawane, czy też nawożona, przywożony piasek, no to to było jakby ze strony naszej teraz działającego w naszym imieniu w tym momencie Miejskiego Zakładu Komunalnego. W związku z powyższym mówię, wszelkie informacje w tym zakresie no, możemy przedstawiać w taki sposób, jaki możemy. Myśmy kiedyś się zastanawiali, proszę Państwa, i być może warto do tego będzie wrócić na temat wejścia w system ostrzegania SMS-owy. Tylko pewien polega też na tym, że w pewnym momencie, kiedy ta nawałnica była, to komórki nie działały w żadnej sieci. Wiele miast stosuje taki system, że mieszkańcy są po prostu otrzymują informacje o danych, co się tam dzieje złego, czy też dobrego w mieście. I mogą się do tego jakoś tam szybko odnieść. To jest kosztowne, ale sądzę, że pewnie trzeba będzie po prostu, no, bezpieczeństwo kosztuje tutaj, żebyście mogli zyskiwać, że tak powiem, na bieżąco informacje. Kiedy były podejmowane jakiekolwiek decyzje działające w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, policja objeżdżała tereny informowane przez megafony, polecenie czy sugestie wykonywali policjanci, gdyż jednym z członków jest również komendant policji. A więc tutaj no, rozumiem, że no, ktoś może być poinformowany trochę wcześniej, trochę później, ale chodzono od każdego, ja informacje od pana komendanta, że właściwie osobiście też takie informacje przekazywał. W związku z tym tutaj ten czas, czy by to był worek o 5 minut wcześniej czy później, to nie odgrywało roli. Główną rzeczą było to tak naprawdę, że od strony rzeki, o ile mogliśmy przewidzieć nasze jakieś zagrożenie, no to ze strony deszczu się tego nie dało ocenić. I jakby największa awaria, powiem tak w cudzysłowie, no to była tam, gdzie po prostu ten deszcz płynął i
sala dał posesję, płynął z góry, no i żeby efektem było tak naprawdę wezbranie przede wszystkim brzusi. Stare wody są utrzymywane niżej, znaczy w widelnach możliwych, dozwolonych prawnie, ale możliwie najniższych. No to też powoduje z kolei, że na przykład niektórzy tam narzekają, bo kajakiem nie mogą popływać, albo że tam rybki coś im się dzieje. W każdym razie powiedziałem wędkarzom, że rybki lubię, ale nie odpowiada mnie za nie, tylko za mieszkańców. I w związku z powyższym tutaj nie będzie żadnej w tym zakresie dyskusji. Proszę Państwa, pojawiło nam się od tamtego roku jakby pewne nowe źródło zagrożenia, to znaczy zagrożenia, no bo tak można było określić. Mianowicie w związku z faktem pobudowania autostrady w okolicach Gnosina, a więc o ileś kilometrów bliżej niż do tej pory mieliśmy problemy ze zbiornikami. W czasie deszczu ta autostrada pełni rolę takiej rynny i ta woda płynąc spływa de facto do mroki. W związku z tym odtamtąd płynięcie wody to jest około 4 do 5 godzin. Jeśli jest więcej, no to jest to sprawa jakby wcześniejszego zagrożenia. Bo tak to można było sobie powiedzieć, że jeżeli coś tam spuszczają, nie wiem, pod Koruszkami, czy też na przykład pod Nosinem, to my wiemy, jaki jest czas na dopłynięcie i możemy takie ruchy na temat ruchy na naszym zalewie robić. My staramy się spuszczać. Bo zbiorniki retencyjne wiadomo, że one mają też trzymać wodę, ale w trakcie powodzi nie wiadomo, ile tej wody najdzie. Teraz, a po drugie najważniejszym zagrożeniem było to, co się ostatecznie dzięki Bogu nie zdarzyło, a walne deszcze, które mieliśmy prognozowane przez 3 dni. I powiedzmy sobie szczerze, że gdyby ten deszcz dalej padał, nawet nie taki jak we wtorek około godziny 14, tylko już taki ulewny jak później, przez 3 dni, to mielibyśmy pewnie bardzo trudną sytuację. Ale no, zdarzyło się, że ostatecznie te opady, dzisiaj wiemy, wtedy żeśmy nie wiedzieli, zakończyły się o 20 we wtorek. W związku z tym reasumując, nie wiem, czy na tyle dzisiaj mogę udzielić takiej satysfakcjonującej odpowiedzi, ale coś, jeśli Państwo oczekują, proszę kontaktować się z Urzędem Miejskim. Ja, zastępca burmistrza, sekretarz, jeśli jakieś pismo wpływa, wiadomo, na dziennik, my będziemy się tym tutaj zajmowali, bo jedną rzeczą jest działanie kryzysowe w czasie kryzysowym, a drugą rzeczą jest budowanie, co nie jest naszym tutaj zadaniem tak naprawdę, wałów wszelakich. I to już jest poza, woda jest własnością, jak wiemy, nie miasta, bo, tylko Skarbu Państwa. I no, widzimy wszyscy, że to są potrzeby ogromne, bo cała Polska de facto po takich ulewach pływa. A możliwości jakie są, takie są. W każdym razie obiecałem sobie, że uczynię wszystko, co w ludzkiej mocy jest, by nie dopuścić do zalewania mieszkańców. Tego się trzymamy. Ale no, nie mogłoby zrobić ponad to, co jest w mojej mocy. No, nie mam takich tam wyżej znajomości, żeby określić, czy też padnie taki, siaki, czy owaki. W każdym razie jako przykład podam pewnego dziwnego zachowania właśnie to się w tamtym roku, bo ta autostrada ruszyła przecież na euro, że po ulewnych deszczach stany wody wyżej na rzece były niskie, a u nas masowo się podnosiły i to zastraszającym poziomie. I w związku z powyższym się okazało, że rzeczywiście jeszcze wtedy budowniczowie autostrady wykonywali nawet specjalnych przepompowań i ta woda była dodatkowa, a więc tutaj musimy to nowe źródło zagrożenia dbać i kalkulować. No i jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć, że no mamy taką sytuację, że jeżeli się wszystkie rzeki skumulują, czy na wysoki poziom się skumuluje na wszystkich naszych rzekach, tych i Brzuśni, i Mrożycy, i Mrodze, no to jest rzeczywiście sytuacja trudniejsza, bo wtedy przepływ wody jest spowolniony. No to nie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani chciała zabrać głos na głosie? Ja w gruncie rzeczy, jak to rozmawiamy, że słyszę przychylność, ale nadal nie mam odpowiedzi. No my mamy do pana chodzić na przykład w sprawie poziomu wody na zalewie, czy to jest minus 40 czy 20?
No chyba też nie na tym rzecz polega i dlatego chciałam, żeby Pan mi właśnie nam to wskazał i z kim możemy na przykład prosić o jakieś kolejne spotkanie, żeby znowu, bo spotkanie na Komisji Finansów o przeznaczeniu jakichkolwiek funduszy na jakiekolwiek tam akcje przeciwpowodziowe źle się skończyło. Zostałam uznana za bezczelną przez Pana Urbanika, a to zupełnie nie o tym tak. Powiedział Pan, że znamy Pani bezczelne odzywki. Także wie Pan, to już nawet nie wracając do tego, dlatego teraz stwierdziłam, że nie będę rozmawiać z Panem Urbanikiem, tylko będę kierować pytania do Pana. No myślę, że wszyscy potwierdzą, bo wielu radnych było tutaj obecnych. Stanął w mojej obronie tylko jeden radny. Po zadaniu pytania, jakie pieniądze w budżecie miasta na 2012 rok są przeznaczone na akcję powodziową. Usłyszałam taką odpowiedź, więc dlatego proszę mnie tylko zrozumieć. Ja bym chciała wiedzieć, kto w Urzędzie Miasta jest osobą, z którą właśnie możemy rozmawiać o poziomie wody. Czy należy zwiększyć, zmniejszyć, że uważamy, że jest jakiś moment, jest godzina 15, nie ma nikogo w urzędzie, 16, przepraszam, na przykład 16 i z kim w tym momencie, że wiemy, że w nocy są spodziewane ulewy, więc mi nie chodzi naprawdę nie o autostrady, o takie, tylko konkretny kontakt. Nie wiem, czy Pan wie, że mnóstwo ludzi nie ma szans się dodzwonić do nikogo po godzinie 16, jak jest akcja, to gdzie my mamy do domu do Pana jechać, też nie na tym. Dlatego pytam, kto z głowna odpowiada z pracowników urzędu prowadzeniem akcji, koordynacją właśnie, to, że konkretnie mamy z nim możliwość rozmawiania, nawet podjechania, no niestety w godzinach po pracy do domu, czy ma na przykład taka osoba telefon służbowy, komórkowy, że my możemy. Nie wiem, czy Pan wie, że Państwo Rojkowie zalewani przez 2 godziny nie mogli się do nikogo dodzwonić w sprawie worków zabezpieczenia. A na przykład wiem, czy też Pan wie, że worki strażacy bardzo ładnie układali na ulicy Złotej Panu Walichnowskiemu, do którego ja nic nie mam, tylko akurat my byliśmy zdziwieni, że to my jesteśmy pierwsi zagrożeni, a strażacy układają worki gdzie indziej. I do kogo my mamy konkretnie w momencie prowadzenia akcji, to komendant straży, który w tym momencie, czy ze Strykowa, czy z Głowna, czy jakiś inny, bo my o to nam chodzi, a z kim? Po południu, bo może tego nie podkreśliłam, w godzinach jak nie działa urząd, z kim konkretnie mamy rozmawiać przy takim zagrożeniu? Proszę Państwa, tak, działalność terytorium miasta Głowna w zakresie straży pożarnej, jak wiemy, jest reguluje jednostka ratowniczo-gaśnicza w Strykowie. Aktualnie danego dnia dowodzący jest w razie konieczności dowodzącym w jakiejkolwiek akcji na terenie gminy miasta Głów. On wydaje dyspozycję strażakom, a oni mają obowiązek jego i tylko jego słuchać. W związku z tym, jeśli były wydawane dyspozycje, to tak wykonywane były. W straży pożarnej mieliśmy zawodowe, mieliśmy z kilku gmin i tu bardzo jednocześnie chciałbym przy okazji powiedzieć, że bardzo takie życzliwe podejście zarówno pani wójt Supery, jak i pana wójta Jusiaka, a szczególnie pani wójt Supery, gdzie po prostu powiedziała, jeżeli ma potrzeba, to my kierujemy też swoich, choć są w powiecie z kolei brzezińskim i tam decyduje komendarz państwowy powiatowy. No ale załatwione to zostało, jest najbardziej mieszkańcem Głowna. Może przy okazji. Ale dla nas ważny jest Strykowski dowódca, nie nikt z Głowna ze straży. Straż pożarna w Głownie to jest ochotnicza straż pożarna. W związku z powyższym oni nie mają żadnej możliwości działania bez dyspozycji ze strony straży powiatowej, jednostki straży państwowej z Strykowa. Jeśli zaś chodzi o kwestie związane z poziomami wody, informuję raz jeszcze, że od momentu, jak zostałem burmistrzem, codziennie podawane mi są stany wody rano i wieczorem. W razie jakichkolwiek opadów deszczu, pracownik, pan Jacek Okoński, jest zobowiązany, jest to w zakresie jego obowiązków, do wydzwaniania wszędzie, gdzie może, również do sztabów kryzysowych wojewódzkiego, powiatowego w Zgierzu, powiatowego Brzezina i dowiadywania się, co jest z wodą. Informuję jednocześnie, że jest to sprawdzane organoleptycznie, wyjazdem, czasami moim, czasami zastępcy, czasami kogoś innego, a przede wszystkim pana Jacka Okońskiego. To jest nadzorowane. To, że tego nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. W związku z powyższym pracownik ma, ja mu załatwiłem telefon służbowy, bo musiał wcześniej wyzwaniać z własnego prywatnego, co komfortowe nie było, bo trzeba było płacić własne rachunki.
dostałem też również możliwość uzyskania zwrotu za przejechane kilometry. To jest dopatrywane codziennie, a w sytuacjach deszczowych, proszę mi wierzyć, jest to sprawdzane bez przerwy, że tam już mają nas dosyć, bo bez przerwy wydzwaniamy, gdzie możemy. Wiemy, jakie są stany wody. Jeśli więc w jakimkolwiek momencie poziom wody, poziom wody na zalewach głębiej jest cały czas kontrolowany i monitorowany. Nie ma opcji, żeby nie był. Nie ma takiej opcji. Czy jak wyjeżdża na urlop, kto to przejmuje? Jego kierownik. Tak jak w wojsku, tak i tu wprowadziliśmy metodę, że no, ktoś musi odpowiadać i nie ma przebacz. Mogę pani pokazać mój telefon, gdzie są wszystkie od momentu zarejestrowania SMS-y z danymi. W związku z powyższym nie ma sytuacji, że ktoś poszedł, usnął i go to nie interesuje. Jeśli państwo w sytuacjach zagrożenia, wiadomo, że to nie jest czas na to, na studiowanie, tych stron internetowych, no ale my wykorzystujemy te możliwości. Ja też nie brałem udziału w jakichś rozmowach w radiu, czy w telewizji, tego, żeby mi się bardzo chciało, ale też była to taka metoda po to, żeby pokazać i poinformować mieszkańców. Więc zdajemy sobie także sprawę z tego, że telefony niektóre dochodzą wcześniej czy później, bo ludzie, że na przykład ja też sam byłem świadkiem, wydzwaniano na sekretariat i z jakąś tam bo zarało gdzieś coś, no i pani sekretarka mówi, przepraszam, ale my mamy tu mnóstwo, musimy się rozłączyć, bo do pana zostanie skierowana na ten sygnał, bo każdy był dzwaniany i z automatu przesyłany albo i do MZK, i do Straży Pożarnej ten sygnał, żeby oni mogli pompować wodę. No to zdarzało się takie, że każdy chce się w tym momencie tam długo trzeba zajmować, no i rzeczywiście te łącza nie wytrzymywały. W związku z powyższym, no jeśli tak powiecie, w jaki sposób mamy informować o danym stanie, jeśli nie będziemy mieli tego systemu SMS-owego, no to jest to trudne, bo tak to możemy to przecież przesyłać i nie ma problemu, żeby codziennie była taka informacja, tylko no, w jaki sposób to uczynić, jeśli tego systemu nie ma. Jeśli będzie SMS-owy system, no to mówię, to się da wykorzystać, z tym, że jak z doświadczenia mówią, no przy większym, w takim normalnym obrazie to akurat wszystkie telefony komórkowe sieci padły, ale z mojego prywatnego, nic służbowego się nie będę rozumieć. Przez ten czas ulegnę go deszczu i tutaj każda wasza, nasza zgłoszona interwencja była zaraz przekazywana tam, gdzie trzeba. I chcę powiedzieć tak, że z punktu widzenia mojego, ja muszę podejmować pewne decyzje, bo ja za nie odpowiadam, ale wskazując, jeśli na przykład w trakcie tego wszystkiego teraz się dostaje informację, że mamy ewakuować 100 osób, to to jest priorytet i wtedy nie będą wysyłane worki, nie wiem, do Iksińskiego, choć lubię, go szanuję, ale to jest no, sytuacja nadzwyczajna i trzeba podejmować działania, które dotyczą poprawienia sytuacji większej liczby osób i taką sytuację musimy organizować. Pewnie państwo, jak niektórzy oferenci, myśmy zadzwonili do tych, którzy mogą podstawić autobus, no to na przykład była informacja też i taka, a kto nam za to zapłaci, powiedział, że proszę się nie martwić, że czego prywatnie zapłacę. No to jest nie na ten czas pytanie, to wiadomo, że to się wszystko załatwi, ale my musimy tę sytuację gradować. W związku z powyższym, ja, czyli panu podoba, jestem burmistrzem, pan Grzegorz Urbanik, czyli panu podoba, jest zastępcą burmistrza, jest formalną, pasuje formalną stanowisko. Pan sekretarz, którego zakres chodzi o obowiązki do pana Pańskiego, to jest kolejny urzędnik miejski. Pani Wojkowska, kierownik referatu, który się w merytorycznym tym zakresie, pan Wojski tam jest pracownikiem i się tym zajmuje, ale tu ma jakby najważniejszą rolę jest od bieżącego informowania. Teraz go informacje uzyskiwałem, kiedy nie było pracy od pani Borkowskiej. To jest wszystko na bieżąco monitorowane. No i tyle. No. Mówię, w każdej sytuacji jesteśmy, proszę ewentualne sygnały, wnioski, proszę o składanie do urzędu. Zawsze może coś wymyślimy wspólnie, będzie jeszcze lepsze, no zależało nam chyba na państwu przede wszystkim, bo tam mieszkacie, a nam, żeby się tutaj jakoś nie zapisać źle w historii, no, którą przyszło nam tutaj przeżywać. No.
Tak. Wyszczerbując, nie bardzo wiedzą rzecz, że ulica Łąkowa przeznaczona jest praktycznie do zalania. Władze miasta i poprzedni teraz uznały, że te 6 blok mieszkań posesji jest przeznaczonych do zalania. To się wszystko robi w okresie Kilińskiego, Złotą. Natomiast te 6 budynków przeznaczone są do zalania. Tam mieszkają osoby samotne, mieszkają osoby starsze. Kto ma im pomóc? To jest raz. Dlaczego sztab tutaj, który jest na miejscu, nie poinformuje komendanta? Bo ja rozumiem, że komendant powiatowy, czy komendant straży miejskiej, straży pożarnej w Strykowie, no nie ma rozeznania może wielkiego. I on powinien wiedzieć, że w pierwszej kolejności na ulicy Łąkowej, już ta fala przychodzi, to jest 6 mieszkań zalanych jest. I powinien wziąć paru ludzi, powinien MZK mieć 2 samochody z piaskiem i od ulicy tam Olejniczaka i Dałków jechać i układać. I on powinien decydować, gdzie położyć ten worek, bo ludzie sobie wyrywają te worki, nie wiedzą, gdzie położyć, jak położyć. Panie Stefanie, ja się coś powiedzieć. A potem były przeważane przez Miejski Zakład Komunalny, otrzymywali mieszkańcy na potem między innymi, żeby mogli sobie sami układać, bo wiedzieliśmy, wiemy gdzie, jak nas zalewało, to tam ułożymy. Została zrobiona, jak wiadomo, na ulicy Robotniczej i na Kilińskiego wał. A z czego to wynika? Nie dlatego, że tam komendant nie wie. Nie uważajmy, że straż to są jacyś nieudacznicy. Oni dobrze wiedzą, jak woda spływa, które to jest miejsce. W związku z powyższym, przygotowaliśmy to, żeby woda nie rozlewała się dalej w stronę ulicy Kilińskiego i Robotniczej. Przygotowaliśmy wyłom z ulicy Robotniczej na skrót wody, bo meandrująca rzeka, wiadomo, tam wybierze ten spływ. I dalsze działania nie były podejmowane nie dlatego, że ktoś zaspał, nie chciał, czy miał w nosie mieszkańców. Tylko dlatego, że nie było potrzeby. Przepraszam, ale właśnie o tym mówimy, że ułożenie wału tam się zajmowali strażacy, czyli woda już przeszła przez nasze gospodarstwa. I o to mamy żal. Powinniśmy od rzeki zabezpieczyć, żeby rzeka nie weszła na nasze nieruchomości, a dopiero wtedy ona nie pójdzie na ulicę Kilińskiego. A jeżeli strażacy układają wał piachu na ulicy Kilińskiego, gdzie woda w ogóle, kiedy ona dojdzie, to jest kilka godzin, jak po moim podwórku woda przejdzie. I o to mamy pretensje. Strażacy, proszę posłuchać, do 2 czy 3 domów piach był wwożony, bo sobie tam ktoś tam jakoś bardziej i mają pod dom tam, gdzie układa od strony rzeki. Problem, proszę Państwa, że tam jest rzeka, tu jest ulica. To zanim ta woda przyjdzie tutaj i zaleje ulicę Kilińskiego, co nigdy Kilińskiego nie była zalana, to od razu sobie tam powiedzmy, że tam woda jest wtedy w dorzeczu ulicy. Tylko właśnie chodzi o to, że wy układacie wał tam, a nie zabezpieczacie, żeby ta woda w ogóle nie weszła na nasze domy, a wtedy ona na pewno nie popłynie na ulicy Kilińskiego. I o to mamy. I dlatego my chcemy wiedzieć, z kim mamy rozmawiać, bo jest zespół, jest jakiś plan, ale my go w ogóle nie wiemy. Nie wiem, gdzie Państwo to wkładacie. Do szuflady? Po co takie plany? Widzę, jest zespół koordynacyjny. Niech Pan powie, kto przyszedł z tego zespołu porozmawiać z nami mieszkańcami właśnie, co w tym planie umieścić, co jest w pierwszej kolejności. I o to nam właśnie chodzi. A dodzwonić się, jak Pan mi mówi, że dał Pan numer Panu Okońskiemu. Weszłam wczoraj wieczorem o 22 na stronę. Tego numeru nie ma na stronie. Są tylko numery 719. I ja o tym, także Pan mówi, jak gdyby mówimy w innej bajce. Właśnie mówię, że my nie mamy się do kogo dodzwonić po 16. I tu nie o to chodzi, o to Pana samopoczucie, moje samopoczucie. Konkretnie pytam, na jaki telefon my mamy dzwonić po godzinie 16 komórkowy. Nie ma ani jednego w tym zespole. Proszę zerknąć sobie na stronę. Wejdźcie. Proszę bardzo. I o tym właśnie mówię, że my nie mamy z kim się kontaktować, żeby rozmawiać i taki strażak. Dałam mapę Panu, zaraz jak nastał Pan w swojej kadencji, że my jesteśmy najniżej. Bardzo ładnie Pan geodeta zrobił, prosiłam, spotkajcie się z tym geodetą. Ma mapę, wszystko powie, co robi, co robimy. Chodził 2 lata temu strażak, pan Kubiak. Pięknie rozmawiamy, tak, najważniejsze jest od strony rzeki, od strony fabryczki. To jest 6 posesji. Proszę Państwa, i my ciągle deklarowaliśmy, że my będziemy uczestniczyć w kosztach. I my nie mamy w ogóle, 2 lata, przyznam, nie było oprócz tego nieszczęsnego spotkania, co przyjechali z powiatu i z województwa, nie mając pojęcia, na jakie spotkanie przyjechali, ani razu się nie spotkaliśmy. I nadal widzimy, że dzięki Bogu, i Pan to świetnie sam, ja czekałam właściwie, gdzie to wyjdzie, Pan nam wykazał, że Wy ustawiacie wał, żeby nie zalało ulicy Kilińskiego, czyli to, co Janusz mówi, już gdy woda przeszła przez wszystkie domy. Pani mówi B, mówi A, a ja mówię Z. No to może się w związku z powyższym, my mówimy o sytuacji akcji, kiedy się coś dzieje. A Pani mówi o
tym, co by należało zrobić, żeby się nie zadziało. W związku z powyższym, na trakcie akcji i znajomości rzeczy, te doświadczenia, które miały miejsce. Chcę tak krótko powiedzieć, Bonetary komendant jest mieszkańcem Głodna, komendant Strykowski również ma tutaj korzenie. Znają bardzo dobrze. Komendant Bonetary był przez większość akcji w Głodnie. Zastępca komendanta w Strykowie jest mieszkańcem Głodna. Więc nie, to dla pani może nic, ale dla nas chociażby na to, że są cały czas byli obecni w trakcie. Po drugie, sytuacja była przygotowana po to, żeby ograniczyć ewentualne negatywne skutki. My już wtedy nie mogliśmy działać inaczej, jak tylko ograniczyć to, co mogło być. Przygotowana była i była kwestia dalej, co się zdarzy. Jeśli tak, to z automatu była dalsza koncepcja uruchamiania zabezpieczania państwa, jeśli ten stan wody będzie się pogarszał. A problem polegał na tym, że nie w tym, że woda przypłynie, bo stan był wystarczający, tylko czy nam spadnie deszcz. I w związku z tym wszystkie siły i środki, ustawianie worków, to były tam i proszę wierzyć, ci co robili na nasz apel, żeby ludzie przyszli ewentualnie i coś pomogli przy sypaniu worków, nie było odzewu. A ci ludzie, którzy sypali, to po prostu widać było, jak są, mówiąc krótko, zajechani tą robotą. Więc dzisiaj możemy wydawać rozmaite rzeczy, ale jest akcja i teraz trzeba ograniczyć te skutki ewentualne, jednocześnie zdając sobie sprawę, że straż uruchomi przekopywanie, uruchamianie tego spływu wody, gdyby spływ był większy w takiej formule, gdzie po prostu zgodnie z prawami fizyki woda będzie płynąć, bo inaczej płynąć nie będzie. I teraz jest drugą rzeczą, jest kwestia robienia tychże wałowań przeciwpowodziowych. No, a tutaj to już jest jakby inna sprawa. I tu możemy być z Państwem w kontakcie, nie ma problemu. Ale na tą akcję jest jak jest. Poza tym, Państwo, rozumiem, chcecie mieć wiedzę, jakie są stany wody w określonej godzinie, tak? My wiemy, jakie są stany wody. My to wiemy, bo my biegamy i my widzimy też pracowników urzędu. Panie burmistrzu, nie, no dobrze, nie my tylko wiemy, że po tej akcji właśnie wyszło, że nie ma planu działania właśnie zabezpieczania określonej części, gdzie pierwsza woda pójdzie, tylko tam dużo dalej stąd się odzew. Proszę pana, woda była na styk. Woda była na styk i to było 5 cm, albo wyleje, albo nie wyleje. I na części naprawdę to było, proszę, już nie było tam na cały czas. Scenariusz ze swoimi sąsiadami, bo przyszli do mnie i powiedzieli: panie, dlaczego nie spuszczasz pan więcej wody? Był pan Miśkiewicz, pan Miśkiewicz. O której godzinie? Panie burmistrzu. W środę. Panie Miśkiewicz, kiedy pan pana wyjeżdża? O 18. Tak. I dlaczego on był? O 17, on mówi. Ale dlaczego? Panie burmistrzu, byliśmy o 17, ponieważ nie mogliśmy to dzwonić. No. Urząd Miasta. A chcieliśmy poprosić pana burmistrza, chcieliśmy prosić, żeby opuścił jeszcze więcej wody. Bo... Ale zanim przyjdzie woda z brzegu. Ale proszę pani, no więc tłumaczę pani, działania z workami zostały podjęte rano, a pani mówi o sytuacji popołudniowej, kiedy się nic nie zadziało. Jakby się cokolwiek działo, to proszę wierzyć, by były. No dzisiaj możecie nas krytykować, bo worków nie użyli, bo nie było tam potrzeby w tym momencie. No. Tłumaczę, proszę państwa, jeżeli mogę się wtrącić, ja bardzo przepraszam, powiem parę słów. Wydaje mi się, że z tej rozmowy, tej debaty wynikło jedno. Należy spotkać się z mieszkańcami, czy sztab kryzysowego, czy przedstawiciele sztabu kryzysowego, pani burmistrz, tak myślę, i wypracować jakiś taki plan. Tak jest. I chyba to jest najlepszy, bo tutaj w tym momencie to tylko można powiedzieć, no wiemy pewnie o tym, co było. Na szczęście niewiele było, bardzo dobrze. Mogło być o wiele gorzej, ale było tylko tyle i całe szczęście. I co robić, żeby na przyszłość po prostu działać tak, żeby mieszkańcy by wiedzieli, na czym stoją, jak to wszystko będzie wyglądało, jaka kolejność zabezpieczeń i tak dalej. I myślę, że to jest potrzebne spotkanie mieszkańców ulicy Łąkowej, Złotej, Pilińskiego. No, z częścią może, nie samym może sztabem, bo chyba bez sensu, ale z tą podstawą, czyli burmistrzem i burmistrzami urzędnikami, którzy się tym zajmują, prawda? Jeżeli to byłoby takim podsumowaniem, to bym sobie tego życzył. Dziękuję panu. Proszę państwa, wychodzi po tych wszystkich doświadczeniach, które dostępne na Wałnicy. I zarówno w sprawach tam waszych, jak i innych terenów miasta. My, to
będzie kosztować pewnie, będą jakieś środki potrzebne, ale my już nie będziemy niektórych mieszkańców tak obraźliwie traktować, jak do tej pory, na przykład tam, gdzie były rowy, rowy się zostały zasypywane. Zrobimy to. MZK już kopie rozmaite rowy, potem tam wychodzą niespodzianki, co tam jest, to co wpuszcza do tych rowów, ale spokojnie. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że tak już lekka progu. Miałem za co zapłacić. Bo przy organizacji budżetu, pani to mówi o pieniądzach budżetowych na powodziowych, chciałem mi tą rezerwę zabrać, więc nic bym nie zrobił. Teraz mogłem przesunąć w jednym zarządzaniu pieniądze na zagrożenia przeciwpowodziowe, co wykonałem, za co mogłem kupić worki, piasek i tak dalej, i tak dalej. I to było wydarzenie na dzień dobry. Jak przyjechała ta ludka, dlatego niż nie wyjeździli na MZK, tylko na robotniczą, na Pilińskiego, bo wiemy, że tam jak coś będzie, to woda pójdzie i dalej będziemy patrzeć, bo myśmy byli przygotowani worków z piaskiem, jeszcze było i wystarczyło tylko przewozić. To jest z automatu ustawiamy grupę ludzi, którzy ustawia i bal, ale powiadam, kontrolowana w rzece woda była. I to zagrożenie, które ogłoszono nam ze Strykowa rano, w środę, 5 czerwca, okazało się, że tak, nie było opadów, więc nie było dopływu wody. No i okej. Więc nie było już potrzeby, potem abyśmy trzymali to, no, zrobione to było w sposób, jaki można było. Ja też słyszałem na mieście informacje, że burmistrz zrobił to wszystko pokazówkę. Może, żeby tak zakończyć, to my jesteśmy, o to nam chodziło, żeby spotkać się, bo jest sztab kryzysowy i również, proszę Państwa, jest teraz, są te worki, jest piach i można coś z tym zrobić. Już są te pieniądze wydane. My zawsze deklarowaliśmy jako mieszkańcy, i to również i panu, jak poszłam na Komisję Finansów, że my jako mieszkańcy chętnie popiszemy pisma do góry, żeby miasto dostało, bo wtedy te pieniądze, które przyszły na rzekę, ale no też prosimy od państwa jakąś pomoc, gdzie się mamy zwrócić, na co mamy szansę, gdzie miasto dołoży, żeby dalsze jakieś kroki po tej regulacji, bo dzięki Bogu po awanturze, myśmy proszę państwa wysłali teczkę pism do Łodzi, do różnych instytucji, żeby ich zainteresować, bo wiadomo, że to jest dużo dalej. Ale jednocześnie prosimy o to spotkanie z tym sztabem, bo my naprawdę nie wiemy, kto jest, czy jest taki sztab, czy taki, czy antykryzysowy, czy powodziowy, czy jeszcze inny, bo nawet, żeby kwestia nie zmarnować tych pieniędzy, które obecnie leżą na naszym podwórku, coś z tym trzeba zrobić. Dlatego proponujemy, żeby też się ktoś tym zainteresował, może w urzędzie jako pracownicy i żebyśmy to wykorzystali do kolejnego jeszcze lepszego zabezpieczenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, otóż tu są dwie różne kwestie poruszane. Jedna kwestia to jest bieżące informacje o stanie wody, o pracy urzędu i tej całej funkcji informacyjnej, jakiej Państwo oczekujecie od urzędu. Druga kwestia to jest oczywiście, którędy ewentualnie ma być kierowana woda w przypadku, gdy rzeki wystąpią ze swojej kory. Otóż w pierwszej kwestii chciałbym się wypowiedzieć. Na tą chwilę urząd pracuje w godzinach od 8 do 16. To nie jest możliwe, żeby przekazać jakby telefon do pracownika, do który kończy pracę. Ten człowiek również podlega kodeksowi pracy i również ma czas wolny na odpoczynek. Funkcjonuje w Ochotniczej Straży Pożarnej całodobowy telefon, do którego można zgłaszać różne interwencje. I w przypadku, gdy coś Państwa będzie niepokoiło i dyżurny uzna, to on znajdzie telefon do burmistrza, znajdzie telefon do osób z Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby ich o tym poinformować, bo takie telefony Straż Pożarna wykonuje w przypadku, gdy się dzieją jakieś zagrożenia. Straż Głowieńska ma całodobowy dyżur i Straż Strykowska również poinformuje ewentualnie burmistrza czy osobę z Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tak? Otóż inna kwestia to jest, Państwa oczekiwania są bardzo cenne i należy się zastanowić, w jaki sposób spełnić Państwa oczekiwania. Czy komunikacja przez stronę internetową będzie dla Państwa wystarczająca, czy oczekujecie Państwo, nie wiem, całodobowego dyżuru urzędu, że o każdej godzinie będziecie Państwo mogli się dowiedzieć, jaki jest stan wody i czy występują jakieś zagrożenia na terenie miasta. Natomiast nie jest to dyskusja na tą chwilę. Myślę, że zawsze można się spotkać i porozmawiać, wysłuchać Państwa oczekiwań. No właśnie, jak skanalizujemy, przepraszam,
te nasze spotkania. Właśnie o to przyszliśmy zapytać. Ale ja zapraszam panią codziennie od 8 do 16 ja jestem. Pracuję, proszę pana, to też polega. Ale mieszkańcy, dlatego, proszę pani, być może nie, więc ale my nie chcieliśmy wciągnąć to rady. Mamy czwórkę. Zainteresowało się nami dwójka. Dobre i to. I naprawdę należy to docenić, bo to jest przede wszystkim rola radnych. Nie partyjne funkcje, tylko właśnie kontakty z mieszkańcami. Proszę to docenić. I nie wszyscy radni się interesują tymi problemami. Ale teraz mamy pewne zaprzeczenie. Na przykład nowością jest dla mnie, nie ma nigdzie informacji w urzędzie, że pan Koński nie robi z dobrej woli kontroli wieczornej poziomu wody, tylko że jest to z polecenia burmistrza. Gdzie ja to miałam sprawdzić? Przepraszam, nie było. W 2011 roku zostałem burmistrzem na tańcu, na spotkaniu, którym pani była, w Straży Pożarnej na ulicy Zbrojnej. Mówiłem to jasno i wyraźnie i proszę mi wierzyć. Będę, ja będę dla naszego miasta, będzie to jakiś tam wydatek pewnie bardziej procentowo obciążający niż jakikolwiek inny, ale być może wyjdzie w tym informowanie SMS-owe, żebyśmy wiedzieli, co ale i jak. Nie o to chodzi, ale informacje, że jest wysoki poziom, to my sami mamy. No, robię, to no nie dobrze, ale ja nie mam, ja nie wiem, jaki jest wyżej. Właśnie proszę państwa, wejdźmy na szkodek wyżej. My wiemy, że jest wysoki poziom wody. My chcemy wiedzieć, z kim ustalać i kto jest kompetentny do powiedzenia, o ile opuścić, jaka woda idzie z góry i co robimy, jak zabezpieczamy. Proszę pani, ja powiedziałem, że odpowiadam za wszystko, czy mi się podoba, czy nie. Jestem burmistrzem i odpowiadam za wszystko, by się cokolwiek zdarzyło, czy nawet jakbym nie był winny, osobiście nie wiem, czy cokolwiek innego, to ja co to robię. Z tym tak ustawiam pracę, bo pani nie interesuje, na przykład z innej beczki patrząc, jak tam funkcjonuje przedszkole, bo jak ma pani uwagę, że źle, to idzie pani do burmistrza, bo nie mam obowiązku patrzeć. Ja mnie nie interesuje, jak jest skonstruowany zegarek, bo się na tym nie muszę znać. Widzę, że funkcjonuje. Robię wszystko, co można. Ale nie zrobię to, co nie jest w gestii człowieka. Stany wody są, powiedziałem jeszcze raz, ustawiane na minimum maksymalnym, które nie można przekroczyć. Jeśli jest jakikolwiek naparny też gdzieś wyżej, z automatu jest woda wpuszczana, żeby przygotować się, żeby nie było tak, że mamy na przykład minus 20 i naraz idzie tyle, a my sobie albo mamy minus 20. My z automatu spuszczamy jeszcze niżej. Panie burmistrzu, no nie chodzi o to, że przy temperaturze 30 stopni, kiedy było w Głownie, ja codziennie sprawdzałem ten poziom wody i było minus 40 do minus 45, do 50 nawet dochodziło. Natomiast teraz, kiedy w centralnej Polsce miało spaść woda 30 ml na metr kwadratowy, ja codziennie dwa razy jeżdżę sobie zobaczyć i jest 20. A to pan dlaczego? Bo jak pan był we mnie, to panu powiedziałeś, że nie działa elektrownia, która działa na mrożysce. W związku z powyższym, jak elektrownia zamontowana, bo przegoniłem 5 lipca, powiedziałem państwu, że przyjechali panowie i jakieś zajęcia tam będą prowadzić, więc stwierdziłem, że będę zabierać się tym samochodzikiem i odjechać, bo jakby się coś stało, to byłoby źle. W związku z tym ona nie działała i woda była wpuszczana maksymalnie, jak można było. Jak panowie przyjechali po całym tym zamieszaniu, zmontowali tam elektrownię, to z automatu ona działa jak odkurzacz i ściągnęła wodę. I zjechały to do minus 50, co nam się nie podobało, bo z drugiej strony mamy też tam zbiornik nie po to, żeby nam tu kwitły jakieś dodatkowe roślinki. W związku z powyższym teraz woda jest ustawiona na minus mniej więcej 30, a elektrownia jest na minimalnie. Jak będzie potrzeba cokolwiek robić, to będzie z automatu obniżany teren wody i elektrownia dla, bo jesteśmy w codziennym kontakcie, uruchamiana maksymalnie z urety, żeby wyciągały na podkurzacz. I w związku z tym proszę się nie martwić, bo naprawdę, powiem tak, łatwo się mówi, nie? Bo ja tam nie mieszkam, ani każdy z nas innych i ja rozumiem państwa te obawy, ale to nie jest tak, że ktoś zapomniał. To jest priorytet, bo to, co napłynie z boków, gdzieś tam z deszczu i tak dalej, no to nie da się tego zrobić. Ale to, co płynie rzeką, to chcę zrobić tak maksymalnie, żeby było przygotowane. W 2010 roku, mówię, to była sytuacja, 24 godziny woda płynęła. I też pozostawię to bez komentarza. Czyli my możemy liczyć na jakieś spotkanie w najbliższym czasie? Tak, ustawimy tak, żeby byli państwo. Jeśli będzie trzeba, czasami to powiem tak, złamiemy ustawę o finansach publicznych, żeby coś, nie wiem, dosypać, dokupić. Nawet, żeby tam wstrzymają, ale tak samo jak z tym kopaniem rowów. Bo to trzeba zrobić, bo te przy takiej nawałnicy, jakby drewno były nawet 100% dobre, to i tak by za mało, ale nie aż tak, jak no, jak to.
Proszę Państwa, jeszcze chcę Wam zabrać głos. Panie Burmistrzu, były komendant Straży Powiatowej, pan Kubiak, chodząc po sesjach i sześciu posesjach, stwierdził, że super byłoby, gdyby my, jako mieszkańcy, wyrazili zgodę na w czasie tych działań powodziowych 60 metrów odstąpić, czy 50 metrów odstąpić od rzeki i zrobić wały. Wtedy ta woda może wylać, ale nie pójdzie w kierunku domu. I są to środki, nie tylko piasek, ale można komendantowi suszyć głowę powiatowemu teraz, że są takie kurtyny powietrzne, które się rozkłada i one zatrzymują wodę. Szanowni Państwo, jest tak. Różne rzeczy się rozpatruje. Tylko jest również sytuacja taka, o której żeśmy często wspominali, że to mamy niuans. Mianowicie za mostem na Kiwińskiego mamy bardzo powichrowaną wodę. I w związku z powyższym tam się nie da tego puścić z automatu, tak żeby się nic nie stało. I to Państwa dobra wola jest. Ale są osoby, dobrze wiecie, że mają to wszystko w nosie i od lat mówią, a do mnie to nie wchodzi. Ale będziemy musieli tutaj się, że tak powiem, jeszcze raz spotkać z mieszkańcami i to, co można spróbować zrobić. Rzeczywiście każde doglądanie jakby z naszej strony urzędu, co jest, mówię, to proszę wierzyć, że nie śpimy i się nikt, nawet jak na urlopie jestem, to ja sobie życzę, żeby takie miał informacje i wtedy jak potrzeba, to z automatu się łączę z urzędem, gdy nawet jakikolwiek większy deszcz w telewizji mówi, że w okolicach nie jest Brzezin, Skiernik, to pan Pokolski powiedzmy, że tak powiem, nieładnie na baczność staje i ma wykonywać różne zadania. Ale także to nie jest zapomniana sprawa, ale faktycznie powinniśmy się tutaj spotkać. Myślę, że mamy w tym czasie czegoś takiego spotkanie zrobić, ale co mówię, że będziemy mieć problem jakiś tam z finansami publicznymi, ale coś trzeba będzie na to poradzić, bo jest. Także dziękuję. Dziękuję bardzo, że burmistrz już się zadeklarował, także myślę, że jest w dobrym kierunku w swój dział. Tylko jeszcze jedną dołożę. Zgłaszał się też kolega Krzysztof, tak? Jeszcze. Dobrze, ja powiem jeszcze tylko dwa zdania, że proszę Państwa, żywa woda to jest nie tylko rzeka, nie tylko, ale również i melioracja, prawda? Melioracja mamy w głowie, jaką mamy, że do Państwa informacji tylko, że wiem, że będzie zorganizowane spotkanie, zebranie, żeby założyć spółkę wodną. Pomoże to coś, podejrzewam, na przyszłość, żeby udrożnić rowy melioracyjne, te główne rowy, które po prostu są zaniedbane, których w ogóle nie ma i też w jakimś stopniu przynajmniej tą wodę z góry nam złagodzi, odbiorą. Rowy. I w poniedziałek w szkole numer 1 jest zebranie z rolnikami, bo to teren przede wszystkim rolny jest obowiązany, ludzie się muszą opodatkować, jeżeli będą oczywiście chcieli taką spółkę stworzyć. Jestem zdeterminowany, żeby taką spółkę zawiązać i myślę, że to też coś w mieście nam głównie burmistrz też na tym zadaniu będzie, nawet się deklarował finansowo co do może pomocy jakiejś tam przy tych spółkach. I rowy przydrożne, następny temat, nie tylko melioracja, rowy przydrożne, gdzie też załatwi w wielu przypadkach nam sprawy. Ja się będę zbudowany tym, że Państwo doszli do jakiegoś porozumienia, że będzie spotkanie i myślę, że te sprawy będą rozwiązywane. Jeżeli to wszystkie sprawy, to dziękujemy Państwu za przybycie. I jeszcze Krzysiu chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję Ci, Grzesiu. Ja tylko słówko powiem. Przy moście kolejowym na Łowicz jest próg wodny. Tam jest próg około 1,80 cm. Ja wnioskowałem bodajże 2,5 roku temu o rozbiórkę tego, dlatego że to jest pozostałości tamy na potrzeby ujęcia wody na stację kolejową. To jest nieużywane, a to by pozwoliło na to, że poziom rzeki właściwie na tym odcinku, o którym mówimy, obniżyłby się o około metr. Czyli dosyć znacznie to by dało być może w którymś momencie takim kryzysowym. Te 15 minut czasu, 20 minut czasu, a to wiadomo, że to w takich sytuacjach się liczy. Także jeszcze raz apeluję, żeby podjąć działania, żeby ten próg zdjąć, tą przeszkodę. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mieszkańcy czują się niedoinformowani, to być może, że dobrze faktycznie wizytówkę z takim numerem telefonu osoby decyzyjnej, do której można było zadzwonić w takich sytuacjach kryzysowych. To nie jest dużo posesji, nie jest dużo mieszkańców, także może ktoś z urzędu by się przeszedł tymi ulicami, po prostu zostawił kontakty ludziom, żeby w takich sytuacjach, dlatego że jak woda idzie, no to faktycznie może trudno jest otwierać internet, szukać, no to są wiadomo, że to są czasami krótkie chwile. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, jeżeli chodzi o
o rowy. Ja chciałem tak na marginesie zupełnie wspomnieć, że ostatnio była robiona, poprawiana droga ulica Świerkowa, akurat na odcinku koło mnie, i tam przy okazji równania drogi został zasypany rów. Także jak będą te rowy jakoś monitorowane, to też zapraszam, żeby tam się przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Dziękuję bardzo za wypowiedź, dziękuję bardzo mieszkańcom. Przechodzimy wobec tego do następnego punktu naszego porządku obrad, a jest to...